Moi drodzy, jesteśmy na żywo i będziemy robić kaskaderskie rzeczy. Uuu, nie fajnie. Ja wiecie co? Chyba muszę wolniej sobie jeździć, żeby mniej było tych kraks. Nie, te kraksy zawsze wkurzają. Jak ja oglądam kogoś na YouTubie i ktoś w coś przywali autem, to mi się już od razu nie chce oglądać. Tak mam. Skąd masz dostęp przedpremierowo? O, dziękuję za donejcik! Poddałem mi grę, dziękuję, Bloch. Mam dostęp przedpremierowy, dostałem od Microsoftu bezpośrednio, wiesz? Powiedzieli, Luce, jak nagrywasz na YouTube'a, no to fajnie, to masz dostęp przedpremierowy. Mniej więcej tak to wyglądało. Ja nie oglądam żadnych filmów z Forzy, Levi będzie wyjątkiem. Za 3 dni będzie grane. No pewnie, że tak. Dobra. Zobaczmy, co ja tutaj nie mam. Mam tak. Jeszcze trochę mamy do roboty. Chapter 6. Zobaczmy. Czy zrobię BMW M5? E60? Kurde, no pewnie wszystko zrobię, tylko najpierw trzeba hajsy zarobić na to. Alpine. Pamiętam, jak go katowaliśmy w Fordzie Trójce. Too old for that. On miał ten taki wystający ciekawy... O, on fajnie wygląda. Dobra, jedziemy. Jak on w środku? Co? Jakie śmieszne zegary ma. Tak się poczułem jak w samolocie trochę, jak patrzę na te zegary. Dobra. Uuu, jak fajnie brzmi. Czy będą potem jakieś drifty? No może spróbujemy coś tam podriftować, zobaczymy. Wow. Dobra. I teraz tak, mamy dojechać w jakieś tam miejsce. 9 km. Ja zauważyłem, że te kaskaderskie rzeczy to się od... To jest praktycznie to samo za każdym razem. Musimy w jakieś miejsce tam dojechać i zrobić jakiś rozpierdziel, nie? Zrobić jakieś tam wyzwanko, czasami coś tam musimy niby nagrać, jakąś scenkę do filmu, czy coś takiego. I tyle. I to przeważnie nie jest jakieś specjalnie trudne. Dojechać tym samochodem na miejsce, no ale właśnie o tym jest ta gra. Ta gra jest o jeżdżeniu autem, o dobrej zabawie, o pięknej grafice. No i wiecie. Ale wiecie co? Ta grafika w zimę, tutaj jak sobie gramy, ona nie jest taka piękna. Zdecydowanie chyba wolę taką grafikę, jak była jesień jeszcze niedawno w grze tutaj. Go Transit na drift. Transitem też się pobawimy. Mam nadzieję, że będzie to fajne malowanie z Forza Horizon 3. Kto pamięta, co tam było na tym malowaniu? Ta, niektórzy pamiętają. Nie. Czy ci ze standardową wersją mają Formula Drift? Właśnie nie wiem, jak to jest. Chyba trzeba dokupować oddzielnie, bo to są DLC. Dobra. Zauważyłem, że z... wyzwania na wyzwania tego kaskaderskiego jest coraz trudniej i naprawdę trzeba się troszeczkę postarać w tym momencie. O właśnie, tutaj przywaliłem ostatnio, teraz się udało. O, czekajcie, czy ja tu muszę jechać konkretnie tą drogą? Się tak zastanawiam, ale chyba tak. Go. Ło, pług! Z naprzeciwka. Gazu. Dzięki, Boro, za donate na superchacie. Zaraz ten. Ogarnę tylko. O. No i jesteśmy chyba... Mam nadzieję, że będą teraz te 3 gwiazdki w końcu. I cyk! Pięknie. Kiedy można grać w Ultimate? Chyba 3 dni przed premierą jakoś tak, nie? Jest! 3! Pięknie!
Ojej. Właśnie, kto ma herbatkę na streamie? Zawsze na streama po ludzku, czy na odcinki, zawsze herbatę ze sobą musicie mieć. Koniecznie. Chcę zrobić sobie to do końca, wiecie, wymaksować i mieć to już za sobą i wziąć się za następne wyścigi, a następne wyścigi też będą bardzo ciekawe. Ile waży Forza Horizon 4? Jakieś 64 GB? Coś takiego. Także nie jakoś super dużo. Powiedz, czy dokupić wersję Ultimate, bo niechcący kupiłem standard. No właśnie, to zależy od ciebie, czy chciałbyś pograć sobie w te wszystkie dodatki jakby od razu. Ja nie chcę nikogo namawiać, żeby tam kupował sobie tam te drogie rzeczy, tak? To każdy z was musi zdecydować. Natomiast no jest tutaj bardzo dużo rzeczy i też wam pokażę na odcinkach oczywiście. Co mamy tutaj dostępne w tej wersji Ultimate. Także już nawet dzisiaj możecie się spodziewać kolejnego odcineczka. Tak jest. Dobra, będziemy jechać Dodge'em Chargerem. Czy to jest Challenger? Charger, jak się, czym one się różniły? SRT, nie Dodge, tylko SRT, bo to jest różnica teraz. Tylko nie pamiętam, czy to był Charger czy Challenger. Mi się myliły trochę one. To jest... Nie mówcie, ja to zaraz zaryzykuję i powiem, że to jest Challenger. A myślałem, że Charger, dobra. Ej, jaki on jest przykokszony! I 4 minuty, dobra, teraz musimy gdzieś bliżej podjechać, bo mamy 5 km. Ale tu nie musimy się przejmować zniszczeniami, więc... No pewnie się zastanawiacie, ej Lucek, jak się jeździ na przełaj? No właśnie tak. Jest, trafiłem. O, patrzcie, co tam było. Tam był garaż, gdzie będą ukryte samochody. Tego też będziemy musieli sobie poszukać. No dobrze, i teraz tu. Na przełaj. Cyk, nie mamy czasu, nie? Cyk. O, i elegancko. Ja już nie mogę się doczekać wiosny, no. Tak biednie wygląda ta Forza teraz w tym śniegu. Wolę, jak się wszystko ładnie od promieni słońca odbija. Trochę zielonego koloru. Zobaczmy sobie tego Challengera w środku. Takie... Nie no, powiem wam, że jak na amerykańskie auto, to ten środek całkiem spoko wygląda. Nie tak strasznie topornie. Jest ciekawie, no. Przynajmniej w grze. Patrzcie, ja nie rozumiem tego ronda. Jak to jest w tym rondzie? Zobaczcie, mamy je pod tym kątem, nie? I jesteśmy ustawieni w tą stronę, więc typowo europejsko. To dlaczego musimy skręcać pod takim kątem w tą stronę? Zobaczcie, nawet to biedne BMW Coupé nie dało rady tutaj. Musiało driftem wchodzić. Jak to BMW? I drift. Tutaj jest masę różnych aktywności, które możemy robić. Ja nie wiem, za co się najpierw wziąć, więc robię to, co jeszcze mam niezrobione do końca. Dobra. Okej. Dobra, jednak wezmę tą kamerę z trzeciej osoby. A jednak lubię wiedzieć, jak samochód jest ustawiony względem drogi. Ale to wyzwanie już jest trudne, rzeczywiście. Im dalej w te wyzwania brniemy, tym jest trudniej. Trzeba uważać już. Tu się ciężko zmieścić. Ops. Może uda się... Nie, znowu w tym samym miejscu. A, można przewijać, zapomniałem. Dobrze. Zupełnie zapomniałem o przewijaniu. Cyk. Tutaj chyba też mogliśmy bokiem przejechać, ale nie, boję się tam. To było ostatnie podejście. Jak już teraz będą dwie gwiazdki, to poddaję się. Ale są trzy. Jest dobrze. Zapomniałem totalnie o tym cofaniu. Ale to jest przydatne jednak, nie? Jeśli nie chcemy tych wyzwań sobie powtarzać. To jest spoko.
Dobra. Mamy 5000. Trudne wyzwanie. No dosyć trudne, Jakub, było, tak. No dobrze, to teraz mówicie, żeby były spiny popatrzeć. Na pewno coś tam ciekawego jest. Jeden nam się już wylosował teraz. A sprawdźmy sobie, co ciekawego będziemy mieli. Chyba to. Nie, to są ulepszenia do samochodu. A, zaraz. O, jest tutaj. Mamy aż 8, ponad 8 chyba. Ponad 8, 14 wheelspinów mamy. O kurcze, to my trochę tu posiedzimy z tym losowaniem. 70 tysięcy kredytów. Fantastycznie. Co obstawiacie? Jakieś fajne auto? Jest korweta. Volkswagen Scirocco. Scirocco. Czy jest Audi RS7? Chyba jest. Sprawdzimy. Są teraz też nawet Volkswageny w tej części Forzy, także naprawdę spoko. Uwaga, 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 uwaga. Korweta. Myers Manx. Pamiętam tego wariata z trójki. O Boże, co ja z nim robiłem? Napęd na cztery koła. Jakieś tam stunty, drifty. Z tymi małymi samochodami w Fordzie da się zrobić niesamowite rzeczy. Zobaczmy, zobaczmy. Ubranko. Uuu, jakieś obcisłe dla mojej Asuki. Właśnie, bo możemy tutaj postaci sobie przebierać. Oh shit, 125 tysięcy kredytów. Wow. Wow. Nieźle. Audi RS4. Pytaliście o Audi? Co prawda nie jest to RS7, ale jest to RS4. Także to też jest kozak. Dawaj go na Willy. Tego Majersa, tak? Dokładnie tak, Hogaty. Idealne dla Suki. Takie przebranko będzie. Mercedes, to tam był Mercedes Roba Gryna. What the fuck? Zobaczmy. Pieniążki w lat. 190 tysięcy. Ale 75 tysięcy kredytów to też jest spoko. Zobaczcie, już mam 500 000 kredytów. A wiecie, co to oznacza? Ja wam zaraz pokażę, co to oznacza, ale najpierw skończymy sobie te wyzwania, dokończymy sobie je do końca, a później kupimy wyjątkowy pojazd, naprawdę wyjątkowy. Co to jest? Hyundai? O kurcze, nie było chyba Hyundaiów w trójce, co nie? Siema, Yogi, fajnie, że wpadłeś. MX5, czy to jest pierwsza miata? I ostatni wheel spin, oby wpadło coś grubego teraz. Oby wpadło coś... Auto. Nissan Silvia. Czy to nie jest czasem... Cholera wie, co to jest. Zastanawiam się, czy to nie jest pierwszej generacji. Super wheel spin. Dostajemy po ukończeniu wszystkich tych eventów. Tu możemy dołączyć do takiego tak zwanego Horizon Live. Wtedy inni gracze pojawiają nam się na mapce w naszej grze, jakby single. Jako duchy, tak? I możemy z nimi się bawić. Message Center. Gifts, zobaczcie. Gift clock. O, czy ja to już odebrałem? Tak, ja już to odbierałem, więc to mam załatwione. Chyba, że... Nie, no odebrało mi się, okej. Więc dobrze. I co, wracamy do naszych wyzwań tutaj. Zrobiliśmy sobie wheel spiny. No i chcę to dokończyć koniecznie. Chcę już mieć to za sobą. Zostały nam 3 do zrobienia. I za każdym razem jest tutaj inny pojazd i niektóre z nich są naprawdę zajebiste, więc warto sobie też to porobić. Były Hyundai w Forzie Horizon 3? Kurczę, ja totalnie ich nie kojarzę. Mamy miniacza teraz. Czy odebrałem domek nad jeziorem? Jeszcze nie, ale myślę, żeby odebrać. Dobra. I startujemy. Ależ on brzmi! Kurde, taki mały pierdziawek, a tak brzmi. Wow! Kozak! Jaki on szybki jest! Woo! Nieźle! Joki Kozakiewicz! Drifci coś? Oj, oj. C
coś tam leci, ale szału nie ma, nie? Odbierz domek, odbierzemy domek, spokojnie, odbierzemy domek nad jeziorkiem. On ile jest? 5 milionów chyba wart, nie? Kredytów. Ale ten co mam, domek mi się podoba, tylko nie podoba mi się fakt, że większość graczy go ma. Bo to jest początkowy, darmowy domek. Pytacie się, czy tylko wy macie taką pixelozę. Ja wiem, że bitrate może być za słaby. Ja może powinienem streamować w tej niższej jakości w HD. Dziękuję za donate. Zaparzam herbatkę. Dziękuję za donate, Szymon, i pozdrawiam ciebie. Czy mam Renault w grze? Chyba nie mam jeszcze żadnego. Dobrze, bo mamy tu 2 km do celu, a tym miniaczem to my tam dojedziemy chyba, no jak będę się rozbijał, to dłużej nam to zajmie. Ale dojedziemy nim sobie szybko, bo on jest bardzo szybki. Kurczę, dziękuję Mateusz za donaci. 50 zł, kurde, stary, dzięki wielkie. Szczęść Boże, jak tam live. Kurde, dziękuję ci bardzo. Bardzo dobrze, live'ik. Jednocześnie nagrywanko, bo robimy odcineczek sobie z widzami. Widzowie mi tutaj piszą, jakie mają pomysły i realizujemy to. Bo wiecie co, ja tak myślałem, że podczas nagrywania tych odcinków jestem sobie zupełnie sam. No i czasami chciałbym też porobić to, o czym wy myślicie, że można by było sobie porobić w Fordzie. A tak przechodzenie samemu Fordzy, no dla mnie jest ciekawe i pewnie bym przechodził sam gdzieś tam w ciszy, nie? Dziękuję Not Ciastek za donacik 25 zł, bardzo dziękuję, bardzo duży. Eloszka, pozdrawiam ciebie. I tak pomyślałem, że jak będę sobie na streamku właśnie nagrywał razem z wami, to będziemy robić sobie razem jakieś tam ciekawe rzeczy. Ale propos bitrate'u na streamach, to prawdopodobnie niedługo będę miał trochę szybszy internet, to wam taki bitrate dam, że będziecie mogli widzieć każdą ryskę na samochodzie. No ale na spokojnie, wracajmy do gry. So, the brief is for a practical city car. Practical city car. Fuel economy, easy to park. Easy to park. All well and good, but tak, ale on jest kurde jakiś kozak, jak on świetnie brzmi. Okej. Co? Mamy zaparkować na jakimś kontenerze. Czy ja dobrze zrozumiałem? Park there. Okej. Bo tak troszeczkę się osrałem, teraz mamy zaparkować? Czekaj, ale nie mamy chyba robić jakiegoś stunta, nie? Tam. Oh shit, patrzcie! Mamy fajne wyzwanko tutaj. No nie! Musimy to powtórzyć. Ale świetne to wyzwanie, strasznie mi się podoba. Ja mam nadzieję, że takie, nie wiem jak to nazwać, parkour samochodem? Coś w tym stylu. Tu chyba musimy to zrobić na czas. Im szybciej, tym lepiej. O! A bo tu ślisko jest! O nie, nie mogę bardziej cofnąć. O kurde, tu jest ślisko, tu trzeba na wprost zajechać. To jeszcze raz. Bo to jest na czas, nie? Ulepszyć, ale on fajnie brzmi, mi się strasznie podoba ten miniacz. Włącz jakąś muzyczkę. Jest muzyczka w grze włączona. Dobrze, musimy w takim razie na wprost tutaj się wcisnąć, tak ładnie. Mam nadzieję, że 3 gwiazdki da się teraz zdobyć. Na ludzie spróbujmy. O, jakie hamulce ma dobre, skubaniec. Okej. I uwaga. Nie udało się, kurde, 2 gwiazdki. To trzeba naprawdę jakoś super sprawnie zrobić. Dziękuję za donate'ik, Mateusz. O. No i bardzo dobrze, każde zadrapanie jest ważne. Kurde. Z takimi donate'ami to z mojego Volvo każde zadrapanie chyba zejdzie. Bardzo dziękuję, Mateusz. Kurde. Aż mi głupio. Ej, no dobra,
No i zrobiliśmy sobie część wyzwań, zostało nam jeszcze kilka, ale już w następnych odcinkach porobimy sobie następne jakieś ciekawe rzeczy, także was zapraszam. A ci, co są na streamie, jedziemy dalej.